Dzień dobry Państwu. Witam na trzecim wykładzie poświęconym historii Holokaustu. I dzisiaj chciałem mówić o działalności partii Hitlera, czy całej aparatury Niemiec rządzonych przez NSDAP w okresie pomiędzy objęciem władzy, czyli początkiem 1933 roku, a wybuchem wojny, czyli 1939. Te kluczowe 6 lat miały o tyle wielkie znaczenie dla przyszłych wydarzeń już w czasie wojny, że wówczas antysemicka polityka państwowa nabrała pełnego kształtu i połączyła się z państwową polityką eugeniczną. Powiedziałem, że to była ta diabelska mieszanina, która doprowadziła do Holokaustu. I o tych właśnie dwóch zjawiskach, jak ta mieszanina powstała, chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Antysemityzm był niejako w kodzie genetycznym partii hitlerowskiej, nawet jeszcze zanim ona nazywała się NSDAP, kiedy jeszcze nazywała się Deutsche Arbeitspartei, była maleńkim ugrupowaniem w Monachium. Antysemickie nastroje w Niemczech zaraz po wojnie były bardzo silne, dlatego że ten mit ciosu w plecy był bardzo silnie powiązany z drugim mitem, że zdradzili Niemcy Żydzi, dlatego że bardzo wielu polityków żydowskiego pochodzenia było czynnych w Republice Weimarskiej. Szczególnie było to widoczne w Bawarii, gdzie swoją karierę rozpoczynał Hitler, gdzie komunistyczny rząd, który dokonał krótkiego przewrotu w Bawarii, był niemal w całości komunistyczny. I to połączenie Żydzi to komuniści, komuniści to Żydzi, stało się takim jak gdyby wytrychem propagandowym, ale również, jak to często bywa, bardzo wielu ludzi w tą propagandę uwierzyło i jak gdyby takim powszechnym przekonaniem było, że zwalczając Żydów, zwalczamy komunistów i na odwrót, co potem miało swoje dalekosiężne i złowrogie skutki. Potem w tym okresie tych złotych lat 20. te antysemickie nastroje nieco opadły, dlatego że koniunktura, otrząśnięcie się z traumy hiperinflacji, wszystko to powodowało, że w społeczeństwie, w którym nastroje są lepsze, na ogół tego typu zjawiska jak antysemityzm przygasają. Gdy nastroje się pogarszają, one rosną. No a jak mówiłem w poprzednim wykładzie, one się drastycznie pogorszyły w roku 29, pod koniec 29, 30, 31, czyli w czasie szalejącego kryzysu. I te nastroje były bardzo silne, mimo że rok 33, kiedy Hitler objął władzę, to już jest czas powolnego wychodzenia z kryzysu, ale zazwyczaj zjawiska społeczne nie nadążają za zjawiskami ekonomicznymi natychmiast, tylko jest pewnego rodzaju opóźnienie. Natychmiast po dojściu do władzy Hitlera, czyli już w styczniu, te nastroje w partii, która zresztą zaczęła bardzo szybko rosnąć, stawały się coraz radykalniejsze i odzywały się coraz liczniejsze głosy, że trzeba zrobić porządek z Żydami, zgodnie z tym, co było w programie partii z roku 20, gdzie właśnie bardzo surowe, antyżydowskie pociągnięcia były elementem programu partyjnego. Wspominałem w poprzednim wykładzie, że pełnię władzy Hitler
uzyskał przez ten akt z połowy marca, który dawał rządowi, a praktycznie jemu osobiście pełnomocnictwa, mamy akt o pełnomocnictwach, Ermachtungsgesetz, możliwość wydawania dekretów z mocą prawa. I to jakby zamknęło proces przejmowania władzy w sensie formalnym, mimo że nadal teoretycznie istniała republika ze swoją konstytucją, prawami, prezydentem, rządem i wszystkimi instytucjami, to te dwa akty, ten akt o stanie wyjątkowym po pożarze Reichstagu i ten akt z połowy marca, w zasadzie dawały pełnię władzy Hitlerowi. No i oczywiście odezwały się głosy, że tą pełnię władzy należy również wykorzystać do wprowadzenia w życie różnego rodzaju pociągnięć antyżydowskich. Był jeszcze jeden powód, dla których te nastroje antyżydowskie były takie silne i dlaczego Hitler jakby te nastroje chciał spacyfikować. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, NSDAP była partią socjalistyczną. Formalnie rzecz biorąc, partią socjalistyczną. W związku z tym na swoich sztandarach obok antysemityzmu miała również daleko idące reformy w postaci wywłaszczenia wielkiej własności, różnych socjalistycznych pociągnięć, które wówczas zresztą były bardzo popularne w całej Europie, a szczególnie były wprowadzane w życie w drastyczny sposób w Związku Radzieckim. Wspominałem w poprzednim wykładzie o Szachcie i jego sprzeciwie wobec tego typu, nazwijmy to, socjalistycznych mrzonek. Wielki kapitał pozostał nienaruszony i wywdzięczył się Hitlerowi w zasadzie całkowitym poparciem, ale te nastroje socjalistyczne trzeba było jakoś skanalizować i właśnie atak na biznesy żydowskie był tą kanalizacją, dlatego że to była nie tylko walka z Żydami, ale również walka z tymi wyzyskiwaczami, krwiopijcami i tak dalej. Jak się to ma do opowieści, o której powiedziałem, że komuniści i Żydzi to jedno? Nijak się ma, ale właśnie na tym polegają tego rodzaju ruchy społeczne, gdzie absolutnie logika nie jest ważna, ważne są emocje. Emocje antyżydowskie były zarówno przeciwko Żydom kapitalistom, dlatego że są krwiopijcami, i przeciwko Żydom komunistom, dlatego że są komunistami, czyli niby pozorna sprzeczność, ale właśnie tego typu sprzeczności bardzo dobrze funkcjonują w ruchach, które opierają się właśnie na emocjach, a nie na logice. No i rzeczywiście natychmiast po tych wielkich uroczystościach 21 marca, kiedy to otwarto pierwszy, ten nowo wybrany Reichstag, wspominałem o tej scenie w drzwiach kościoła, kiedy Hitler w głębokim pokłonie wita Hindenburga i wydawało się, że Hitler będzie przynajmniej pozornie starał się zachować jakby dekorum republikańskie. Już trzy dni później, 23 marca, nazwijmy to, scenografia się zmieniła i na pierwszym posiedzeniu roboczym Reichstagu Hitler wystąpił już w brunatnej koszuli ze swastyką na ręku i był to jawny sygnał, że rewolucja się zaczyna. I pierwszym etapem tej rewolucji było ogłoszenie na 1 kwietnia bojkotu sklepów żydowskich. Bardzo duża część handlu
niemieckiego była w ręku rodzin żydowskich, tak było zresztą w całej Europie, ponieważ Żydzi nie mieli tak łatwej drogi kariery w innych dziedzinach życia poza właśnie handlem i finansami. Bardzo wielu w tych właśnie dziedzinach dorobiło się majątku. Ten bojkot sklepów żydowskich miał być też niejako odpowiedzią dla światowego żydostwa, bowiem te różne pociągnięcia dyktatorskie Hitlera, a także ataki na Żydów fizyczne, które miały miejsce już od stycznia i które były tolerowane, wspomniałem o przejęciu pruskiej policji przez Himmlera i włączeniu do państwowej policji SA, wywołały bardzo duże opory na świecie i było bardzo, Niemcy byli bardzo ostro krytykowane. I ten bojkot sklepów żydowskich miał niby być odpowiedzią dla niemiecką, dla światowego żydostwa. Tutaj są zdjęcia właśnie, jak to wyglądało. Bardzo to jest szczególnie pouczające, ta śmiejąca się kobieta SA-mani nalepiający na witrynie sklepu afisze: Niemcy, nie kupujcie w sklepach żydowskich. Bojkot nie do końca się udał, szczególnie dlatego, że wspomniany już Sacht nie zgodził się na bojkot wielkich domów towarowych pozostających w rękach żydowskich, a to dlatego, że obawiał się wzrostu bezrobocia. To był jego główny cel, opanowanie szalejącego bezrobocia. Zresztą to był bardzo ważny cel dla polityki Hitlera. W związku z tym to objęło raczej mniejszy handel, szczególnie drobny handel, ale nie te największe przedsiębiorstwa i największe domy towarowe. Ale mimo że bojkot nie do końca się powiódł, zaraz po formalnym zakończeniu bojkotu rozpoczęły się działania mające wyeliminować z życia gospodarczego i z struktur państwa osoby niearyjczyków. Otóż pierwszym i najważniejszym aktem, które tego dokonało, była ustawa z 7 kwietnia, widzimy, że to wszystko szło bardzo szybko, nakazująca usunięcie niearyjczyków ze służby cywilnej. Było to niezwykle ważne pociągnięcie, dlatego że w służbie cywilnej w Niemczech, zgodnie z modelem zbudowanym jeszcze przez Bismarcka, do służby cywilnej zaliczali się nauczyciele, również nauczyciele akademiccy. Niemcy były rzeczywiście, miały bardzo silne i świetnie działające uniwersytety, na których była duża liczba profesorów niearyjskich, profesorów żydowskich. I oni wszyscy tym aktem zostali pozbawieni pracy. Wprawdzie Hindenburg troszkę ten akt w ostatnim momencie złagodził, wyłączając od działania tej ustawy weteranów wojennych i ich rodziny, co miało dość duże znaczenie, bo rzeczywiście sporo Żydów służyło w armii, zresztą wielu z nich się bardzo odznaczyło w czasie I wojny światowej. Niemniej ten akt miał dalekosiężne skutki i chciałem o tych skutkach opowiedzieć jako pewnego rodzaju dygresji, dlatego że ten akt w moim głębokim przekonaniu odmienił losy świata w sposób bez porównania głębszy niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. W związku z tym będzie 10-minutowa dygresja o fizyce. Otóż XX wiek był
przełomem w badaniach materii, największym w historii ludzkości, no, porównywalnym z przełomem newtonowskim, w moim przekonaniu znacznie głębszym. Bo to są zabawne, że Max Planck od swojego profesora Philippa von Joly, który kiedy zastanawiał się nad tym, jaką karierę obrać, ten Joly powiedział, żeby nie wybierał fizyki, dlatego że w fizyce zostało już wszystko odkryte. Był to koniec XIX wieku. No, biorąc pod uwagę, co Max Planck zrobił, brzmi to dzisiaj bardzo humorystycznie. Ale powiem w takim ogromnym skrócie, jest to wykład z fizyki, 905 teoria względności Einsteina, która dokonała przewrotu kopernikańskiego w fizyce i która dawała teoretyczne podstawy do tego, że masa może być wymieniana na energię i nawet niewielka masa może generować ogromne energie. No, w 1907 roku Rutherford opublikował słynny artykuł o ciężkich pierwiastkach, które pierwszy raz mówił o tym, że mogą powstać nowe, nieznane dotychczas cząstki. Potem zbudował model atomu, no i to pociągnęło za sobą lawinę odkryć o ogromnym znaczeniu. I te odkrycia niejako zbiegły się z objęciem władzy przez Hitlera. Właśnie lata 30. to jest okres, kiedy te fundamentalne dzieła właśnie Plancka, Rutherforda, Nielsa Bohra, czyli odkrycie modelu atomu, zaczynają owocować coraz to dalej idącymi rewelacjami wynikającymi z tego, co się dzieje w świecie tych cząstek elementarnych. Ustawa hitlerowska z 1933 roku spowodowała, że wszyscy żydowscy profesorowie niemieckich uniwersytetów, a było ich bardzo wielu, stracili pracę. Einstein akurat w momencie, kiedy ta ustawa była przyjmowana, był w Stanach Zjednoczonych i już z tych Stanów Zjednoczonych nie powrócił. Wielu bardzo wybitnych fizyków, jego uczeń, Leo Szilard, zostali usunięci z uniwersytetu, podobnie jak Lise Meitner, która razem z Frischem prowadziła badania nad rozpadem jąder uranu. I w ciągu tych lat właśnie, zaraz po tym ustawodawstwie, mniej więcej 2/3 wybitnych fizyków, chemików niemieckich emigrowało. Jedynym wybitnym fizykiem zajmującym się cząstkami elementarnymi, który pozostał w Niemczech, był Werner Heisenberg. Notabene ten przełom w fizyce, te zupełnie nowe rewelacje, które częściowo docierały do opinii publicznej. No, Einstein był takim celebrytą, bo teoria względności rzeczywiście nikt jej nie rozumiał, ale wszyscy o niej opowiadali. Jak wiadomo, teoria względności została potwierdzona w 1929 roku eksperymentalnie. Słowem, to były takie bardzo znane wydarzenia, ale istota tych badań dla ogromnej większości ludzi na świecie kompletnie obca. Ale działo się ogromnie wiele w tych właśnie kluczowych badaniach. I
Lise Meitner znalazła się w Szwecji, Leo Szilard znalazł się w Londynie, Einstein, jak powiadam, był w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych również znalazł się Enrico Fermi, włoski wielki fizyk, a znalazł się dlatego, że jego żona była Żydówką i obawiał się, że również we Włoszech Mussoliniego, gdzie wprowadzono nieco później, ale równie, może nie tak surowe, ale surowe ustawodawstwo antyżydowskie, postanowił emigrować. No i do czego to doprowadziło? Lise Meitner ogłosiła przełomowy artykuł o tym, że można dokonać rozbicia jądra atomu i że takim pierwiastkiem, którego jądro można rozbić, jest uran i tylko uran. Leo Szilard, podobno stojąc przed światłami, które zmieniały się, wymyślił, że takie rozbicie może mieć formę reakcji łańcuchowej, co wyzwoli ogromną energię. I w 1939 roku podstawy teoretyczne do budowy bomby atomowej już były, czysto teoretyczne. Ale ci fizycy zdawali sobie sprawę, że te przełomowe odkrycia mogą prowadzić do konstrukcji broni o mocy, której wówczas nikt sobie nie wyobrażał. Oni byli wykształceni na uniwersytetach niemieckich, na uniwersytetach niemieckich pracowali, zdawali sobie sprawę, że wciąż pozostaje właśnie Heisenberg i wielu ich współpracowników i że jeżeli Niemcy zbudują taką bombę, no to może być bardzo groźnie. I to spowodowało, że właśnie Leo Szilard, który znalazł się w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych i zaczął współpracować z Fermim, zaniepokojony tym, co się dzieje w Niemczech, postanowił ostrzec prezydenta Roosevelta, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Zdawał sobie sprawę, że on i Fermi, dwaj emigranci, praktycznie mało komu znani poza wąskim gronem fizyków, no, ze swoim przesłaniem o, powiedziałbym, rewolucyjnej treści się nie przebiją. W związku z czym Szilard wybrał się do Einsteina. Einstein pracował w Princeton, był na wakacjach na Long Island i Szilard przyjechał do niego. To nie jest zdjęcie z tego ich spotkania, to jest z innego spotkania. Przyjechał do Einsteina i powiedział Einsteinowi o swoich Fermiego, Meitner, Rutherforda badaniach. Einstein był teoretykiem, nie śledził na bieżąco tych wszystkich prac już eksperymentalnych dotyczących rozbicia jądra atomu, no, ale zorientował się, jak sytuacja wygląda i obaj postanowili sporządzić list, który Einstein podpisze do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Długo pracowali nad treścią tego listu, ale ostateczna jego wersja brzmiała następująco i chciałem dwa akapity tego listu przeczytać, bo one są ogromnie ważne. Ostatnie prace Enrico Fermiego i Leo Szilarda, które przedstawiono mi w postaci rękopisu, pozwalają oczekiwać, że w najbliższej przyszłości pierwiastek uran może stać się nowym, ważnym źródłem energii.
Pewne aspekty zaistniałej sytuacji wymagają czujności i, jeśli okaże się to konieczne, szybkiego działania ze strony rządu. Dlatego zamierzam zwrócić Pana uwagę na następujące fakty i sugestie. W ciągu ostatnich 4 miesięcy stało się prawdopodobne, że dzięki pracom Joliota we Francji, jak również Fermiego i Szilarda w Ameryce, uda się doprowadzić do jądrowej reakcji łańcuchowej w dużej masie uranu, w wyniku której powstaną olbrzymie ilości energii i znaczna obfitość nowych pierwiastków przypominających rad. Obecnie wydaje się niemal pewne, że jest to do osiągnięcia w najbliższej przyszłości. To nowe zjawisko umożliwi konstruowanie bomb i nie jest wykluczone, choć mniej pewne, że mogą w ten sposób powstać niezwykle potężne bomby nowego typu. Jedna bomba tego typu, przywieziona na statku i zdetonowana w porcie, zniszczyłaby cały port wraz z częścią otaczającego go obszaru. Takie bomby mogą się jednak okazać za ciężkie, by dało się je transportować drogą powietrzną. Stany Zjednoczone dysponują bardzo ubogimi rudami uranu w niedużych ilościach. Dobre rudy uranu występują w Kanadzie i dawnej Czechosłowacji, ale najważniejszym źródłem uranu jest Kongo belgijskie. I dalej wzywają prezydenta Roosevelta, żeby rząd wsparł pracę nad zagadnieniem reakcji łańcuchowej. Jak państwo się domyślacie, był to list, który odmienił losy świata. W ten sposób zapoczątkowany został program Manhattan, który zaowocował skonstruowaniem pierwszej bomby atomowej, która została pod koniec wojny zrzucona na Hiroshimę i drugiej na Nagasaki i otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii ludzkości. Nie jest wcale wykluczone, że gdyby Szilard, Einstein, Meitner i wielu, wielu innych fizyków pozostało w Niemczech i te prace kontynuowało w Niemczech, to nie Ameryka, a Niemcy skonstruowałyby pierwszą bombę atomową. Czy by to się stało, trudno powiedzieć. To wymagało gigantycznych zasobów, na które prawdopodobnie mogła sobie w tym czasie pozwolić tylko Ameryka. Przypomnę taką anegdotkę, że kiedy Niels Bohr odwiedził Los Alamos, gdzie właśnie rozpoczęto pracę nad konstrukcją bomby atomowej, powiedział, że jest to absolutna mrzonka, że jest to niewykonalne, dlatego że trzeba by całą Amerykę zamienić w jedną wielką fabrykę wzbogacającą uran. Nie będę mówił tutaj o szczegółach tych dwóch izotopów uranu i tak dalej. No i kiedy przyjechał w 1945 roku, już po odpaleniu bomby, no i przypomniano mu tą jego zapowiedź, powiedział, ja się wcale nie myliłem, ja miałem rację. Po prostu wyście całą Amerykę zamienili w jedną wielką fabrykę. Rzeczywiście w kluczowym momencie w projekcie Manhattan pracowało kilkaset tysięcy ludzi i całe miasta, gdzie działały te urządzenia do wzbogacania uranu, żeby wyprodukować dwie bomby, więc to, jak powiadam, było to. No ale to jest inna historia, skądinąd bardzo ciekawa, ale o tyle łącząca się z tym, że początkiem tego jest właśnie ustawa z 7 kwietnia o usunięciu niearyjskich uczonych z uniwersytetów niemieckich. W tej ustawie była jeszcze jedna rzecz ważna, mianowicie tam po raz pierwszy zdefiniowano, kto jest Aryjczykiem, a kto nie jest Aryjczykiem, no bo jeżeli trzeba było kogoś usunąć, no to trzeba było wiedzieć według jakich kryteriów. Potem w następnych dniach i tygodniach ruszyła lawina. 7 kwietnia usunięto Żydów z adwokatury.
22 kwietnia zakazano żydowskim lekarzom pracować w tych elementach służby zdrowia, które były finansowane ze składek publicznych. 25 kwietnia wprowadzono w szkołach i uniwersytetach numerus clausus, czyli procentowy udział niearyjczyków. 13 maja zakazano Żydom zmieniania nazwisk. We wrześniu 1933 zakazano pracy na roli, w październiku zakazano pracy w prasie. Słowem, w ciągu niecałego pół roku praktycznie wyeliminowano Żydów z większości zawodów, w których pracowali, odbierając im praktycznie środki do życia. No to z tym łączyły się również napady, łączyły się najprzeróżniejsze szykany, których jak gdyby pewnego rodzaju, może nie kulminacją, ale symbolem stało się obalenie w nocy z 26 na 27 kwietnia we Frankfurcie pomnika Heinricha Heinego. Taką organizacją najbardziej radykalną, jak to często bywa w tego typu systemach totalitarnych, była organizacja studencka, niemiecki Związek Studentów Narodowo-Socjalistycznych. I ten związek już od marca domagał się oczyszczenia ducha niemieckiego i usunięcia wszystkich antyniemieckich książek z bibliotek i z obiegu publicznego. Człowiekiem, który zajął się tym praktycznie, był bibliotekarz, członek partii, Wolfgang Herrmann, i on stworzył listę 131 autorów, w tym 94 niemcojęzycznych i 37 obcojęzycznych, których określono jako antyniemieckich i których dzieła miały być od tej pory w Niemczech zakazane. Właśnie były między innymi prace Einsteina wśród nich, które nazwano niemiecką fizyką, żydowską fizyką, którą potępiono, ale był tam również Ilja Ehrenburg, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Thomas Mann, Stefan Zweig i wielu, wielu innych. Na 10 maja zaplanowano taką uroczystość polegającą na paleniu tych zakazanych książek. Odbywało się to w wielu miastach niemieckich. W Berlinie miało to szczególnie uroczysty charakter. Po wykładzie takiego antysemickiego filozofa na uniwersytecie studenci wyszli z zapalonymi pochodniami, co te marsze z pochodniami stały się pewnego rodzaju symbolem działań partii nazistowskiej w Niemczech. Przeszli oni na plac opery przy Unter den Linden, samo centrum Berlina, i tam na stosie podpalono 20 tysięcy książek w otoczeniu około 40-tysięcznego tłumu. Tu widzimy obrazki z tego wydarzenia. To wydarzenie było zresztą transmitowane na żywo przez telewizję, a wśród zaproszonych gości był Józef Goebbels, który ogłosił kres epoki przerafinowanego żydowskiego intelektualizmu. To był rok 1933. Już możliwość jakiegoś, powiedziałbym, normalnego życia dla ogromnej liczby Żydów w Niemczech stała się
praktycznie bardzo trudna, ale wciąż jeszcze ogromna liczba Żydów w Niemczech, mieszkało ich w Niemczech w tym czasie około niewiele ponad 500 000, wciąż wierzyła, że jakoś uda się zachować możliwość normalnej egzystencji, tym bardziej, że ci Żydzi w większości byli bardzo silnie związani z kulturą niemiecką, mówili świetnie po niemiecku i czuli się Niemcami. Nie obejmowało to tak zwanych Ostjuden, czyli ogromnej rzeszy pracujących i mieszkających w Niemczech Żydów ze wschodu, czyli z Polski, którzy bardzo się różnili od tych niemieckich Żydów. Byli to w większości właśnie ludzie religijni, dość o innej kulturze, na które byli dość pogardzani przez niemieckich Żydów. I przeciwko nim były w dużej mierze skierowane różnego rodzaju restrykcje, mianowicie już w 1933 roku na początku wprowadzono bardzo silne ograniczenia dotyczące imigracji i bardzo ułatwiono deportację tych Żydów ze wschodu z Rzeszy, czyli przede wszystkim do Polski. Wszystkie te pociągnięcia nie wystarczały do końca Hitlerowi, jego towarzyszom, i domagano się coraz to surowszych antyżydowskich ustaw i posunięć, które Hitler niejako łagodzi. Dlaczego? Bowiem Hitler starał się prowadzić politykę bardzo bezpieczną. I po tych, prawda, ekscesach, właściwie przejęciu władzy, kiedy cały świat był przerażony tym, co się dzieje w Niemczech, nastąpiły takie gesty pojednawcze, jak chociażby konkordat ze Stolicą Apostolską w 1933 roku zawarty, który pokazał Niemcy jako właśnie kraj otwarty na współpracę międzynarodową, no i uzyskał dzięki konkordatowi Hitler niejako błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej dla swoich rządów. Zostały one niejako ratyfikowane przez Stolicę Apostolską, biorąc pod uwagę historii Niemiec, Canossa i tak dalej, i tak dalej. Była to pewnego rodzaju poddanie tej dyktatorskiej władzy, przynajmniej symbolicznej władzy papieża. Następnym takim pociągnięciem, o nim będę mówił szerzej w części dotyczącej polityki międzynarodowej Hitlera, był również pakt o nieagresji z Polską w 1934 roku, bardzo, bardzo ważny. Wreszcie Hitler przygotowywał Niemcy do wielkiego wydarzenia, jakim miała być w 1936 roku olimpiada. Chciał zrobić z olimpiady tak pokaz potęgi i siły niemieckiej, no i nie mógł zantagonizować do końca całego świata, no bo wówczas groził bojkot olimpiady. W związku z czym on trochę łagodził te żądania dołów partyjnych do szybkiej rozprawy z Żydami. I to jest jakby tło tego, co wydarzyło się w 1935 roku w Norymberdze, czyli przyjęcia ustaw norymberskich. Była cała taka wielka
propagandowa machina, która pracowała nad, nazwijmy to, utrzymaniem Niemców w stanie takiego wzmożenia emocjonalnego, te wszystkie marsze wspaniałe, defilady wojskowe i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie zdjęcie z tego 7. Parteitagu w Norymberdze. Te zjazdy partyjne, Parteitagi, odbywały się w Norymberdze, wygląda właśnie Norymbergę jako takie miejsce na te spotkania, i taki uroczysty zjazd w Norymberdze został zaplanowany na wrzesień 1935 roku i na ten zjazd Hitler zaprosił również posłów do parlamentu. To już był nowy parlament, bo Hitler, jak wspomniałem w ostatnim wykładzie, mimo przejęcia całej władzy w 1933 roku, 5 marca 1935 roku w czasie wyborów, nie dostał pełnej władzy. Była to najsilniejsza partia, oczywiście komuniści już nie mogli w tych wyborach uczestniczyć, także bardzo wielu socjaldemokratów, ale nadal partia hitlerowska nie miała absolutnej większości w Reichstagu, co zresztą Hitlerowi specjalnie nie przeszkadzało w rządzeniu, bo dzięki temu aktowi miał prawo wydawania dekretów z mocą ustawy, ale nieco to go uwierało i w związku z tym zarządził kolejne wybory na listopad, gdzie już wyłącznie partia jego miała prawo do ubiegania się o mandaty i oczywiście dostała 90-kilka% głosu. No i ten właśnie już całkowicie nazistowski parlament został zwołany do Norymbergi, gdzie oni, posłowie, nie wiedzieli jeszcze, że właśnie będzie się tenże parlament zajmował ustawami rasowymi. Prace nad tymi ustawami trwały, bo zgodnie z programem partii jeszcze z lat 20. właśnie eliminacja całkowita Żydów, przede wszystkim w aspekcie czysto rasowym, czyli zakaz małżeństw, był postulowany jeszcze od czasów Republiki Weimarskiej i zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nad tego typu rozwiązaniami pracowało, no ale nikt się nie spodziewał, że zostaną one ogłoszone właśnie tam. Wieczorem 14 września do Norymbergi zostali zawezwani dwaj urzędnicy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy byli zaangażowani w pracę nad tymi ustawami już wcześniej, Franz Albrecht Medicus i Bernard Lösener. I na polecenie Hitlera ich bezpośredni przełożony nakazał im w ciągu jednej nocy przygotować dwie ustawy, projekty dwóch ustaw. Ustawę o ochronie niemieckiej krwi i honoru oraz ustawę o obywatelstwie Rzeszy. Lösener potem napisał swoje wspomnienia. W tych wspomnieniach napisał, że całą noc z Medicusem siedzieli w restauracji i szkicowali te ustawy na odwrocie restauracyjnego menu. Mieli sporządzić, zgodnie z poleceniem Hitlera, cztery wersje ustawy o ochronie niemieckiej krwi, o różnym stopniu, nazwijmy to, restrykcyjności, i Hitler miał jedną z nich wybrać i tak się to też stało. I te ustawy, zapisane, jak powiadam, na menu, stały się podstawą największej zbrodni w historii ludzkości, bo one dawały jak gdyby wykładnię do oddzielenia Aryjczyków od niearyjczyków. Jest to coś zupełnie zdumiewającego, że ustrój państwa hitlerowskiego w całości opierał się na trzech aktach prawnych, wszystkie napisane jednej nocy
na kilku kartkach papieru. Ja, proszę Państwa, przeczytam Państwu te ustawy. Są one tak krótkie, że naprawdę można je przeczytać i pokazują, jak tworzone jest prawo w państwie totalitarnym. Ustawa o obywatelstwie Rzeszy. Reichstag uchwalił jednogłośnie następującą ustawę, która zostaje niniejszym ogłoszona. Paragraf pierwszy. Obywatelem państwa jest ten, kto należy do Związku Ochronnego Rzeszy Niemieckiej i jest mu za to szczególnie zobowiązany. Punkt drugi. Obywatelstwo uzyskuje się zgodnie z przepisami ustawy o obywatelstwie Rzeszy. Paragraf drugi. Obywatelem Rzeszy jest tylko obywatel krwi niemieckiej i pokrewnej, który swym zachowaniem dowodzi, że jest skłonny i nadaje się do wiernego służenia narodowi niemieckiemu i Rzeszy Niemieckiej. Punkt drugi. Obywatelstwo Rzeszy nabywa się przez nadanie aktu obywatelstwa Rzeszy. Punkt trzeci. Obywatel Rzeszy jest jedynym nosicielem pełni praw politycznych zgodnie z ustawami. W tych dwóch paragrafach i czterech punktach zawarto niezwykle ważne prawo, nie tylko eliminujące, znaczy dzielące mieszkańców Niemiec na dwie kategorie, obywateli z pełnią praw i nieobywateli bez praw, ale również dającą arbitralne prawo orzekania, kto może być obywatelem, a kto nie, nie tylko na podstawie rasowej, ale również na podstawie politycznej, że obywatelem Rzeszy jest tylko obywatel krwi niemieckiej pokrewnej, którym zachowaniem dowodzi, że jest skłonny i nadaje się do wiernego służenia narodowi. Bardzo to poręczne, że można uznać, że ktoś jest obywatelem, bo jest wierny, a ktoś nie jest obywatelem, bo wierny nie jest. I to była pierwsza z ustaw norymberskich. Druga ustawa, która w tym praktycznym działaniu po prostu stworzyła statut nieobywateli Niemiec, nieposiadających pełni praw. No i wreszcie ta słynna ustawa o ochronie niemieckiej krwi i honoru. Przeczytam preambułę. Przeniknięty przekonaniem o tym, że czystość krwi niemieckiej jest warunkiem dalszego trwania narodu niemieckiego i natchnięty niezłomną wolą zabezpieczenia narodu niemieckiego na przyszłość, Reichstag uchwalił jednogłośnie poniższą ustawę, która zostaje niniejszym ogłoszona. Paragraf pierwszy. Zabronione jest zawieranie małżeństw między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej. Małżeństwa zawarte mimo to są nieważne, nawet jeśli w celu obejścia niniejszej ustawy zostały zawarte za granicą. Punkt drugi. Powództwo z przyczyn nieważności może wnieść tylko prokurator. Paragraf drugi. Zabronione jest współżycie pozamałżeńskie między Żydami a obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej. Paragraf trzeci. Żydom nie wolno zatrudniać w gospodarstwie domowym obywatele krwi niemieckiej lub pokrewnej poniżej krwi nie niemieckiej lub pokrewnej poniżej 45 roku życia. Paragraf czwarty. Żydom zabrania się wywieszania flagi Rzeszy i flag narodowych oraz pokazywania barw Rzeszy. I paragraf piąty. Kto działa wbrew zakazowi paragrafu pierwszego, ten podlega karze pozbawienia wolności. Mężczyzna działający wbrew paragrafowi drugiemu podlega karze więzienia lub pozbawienia wolności. Punkt trzeci. Kto działa wbrew paragrafowi trzeciemu lub czwartemu podlega karze pozbawienia wolności do roku i grzywnie. Jak widzicie Państwo, na tych menu zostały zawarte ustawy, no, które w XX wieku wydawały się czymś zupełnie niewiarygodnym, a jednak stały się w Rzeszy Niemieckiej obywającym prawem. Oczywiście trzeba je było potem wielokrotnie modyfikować, rozpisywać najprzeróżniejsze poprawki i uściślenia, kto jest Aryjczykiem, kto nie jest, kto jest krwi pokrewnej, całe karty były, że generalnie rzecz biorąc ustalono
że, i to jest dość istotne, w Niemczech za nieAryjczyka uznaje się oczywiście każdego, kto miał rodziców nieniemieckiej krwi, ale także jeżeli jedno z rodziców było nieniemieckiej krwi, i to był tak zwany Mischlung. Jeżeli jedno z dziadków było niemieckiej krwi, to był Mischlung czwartego stopnia. I tam różne, że tak powiem, prawa obowiązywały tych Mischlungów, czyli tych ludzi krwi mieszanej w różnym stopniu. O tyle to było istotne, ponieważ uważano krew niemiecką za szczególnie cenną, w związku z czym nie można było prześladować ludzi, w których żyłach płynęła krew niemiecka, poza Rzeszą Niemiecką za niearyjczyka uważano każdego, kto miał chociaż jednego dziadka niearyjskiego, stąd w zagładzie zginęło tak wielu ludzi, którzy uważali się za Polaków, Węgrów, Czechów, czy obywateli jakiegokolwiek kraju, tylko dlatego, że gdzieś w przeszłości któryś z dziadków nie miał pełnej krwi aryjskiej. Oczywiście te ustawy norymberskie spowodowały niewiarygodną falę donosów, falę takiego rozboju ulicznego, stały się pewnego rodzaju widowiskami, gdzie donoszono o fakcie współżycia seksualnego właśnie Aryjczyka z Żydówką bądź Żydówki z Aryjczykiem i ich w takich publicznych marszach ośmieszano. Tutaj widzimy zdjęcia właśnie, jak to wyglądało i też te uśmiechnięte twarze budzą rzeczywiście grozę. W sumie między 1935 rokiem a 1940 aż niemal 2000 osób zostało skazanych za pohańbienie rasy, zwane Rassenschade. Niemki wywożono do obozu w Moringen, mężczyzn, Żydów do obozu w Lichtenbergu. Notabene już od połowy marca działał obóz koncentracyjny w Dachau, gdzie zresztą byli również Żydzi, ale w większości to byli jednak komuniści, socjaliści, no i wszyscy, którzy z jakichś względów byli uważani za wroga Rzeszy Niemieckiej. Ustawy norymberskie zaowocowały najprzeróżniejszymi szykanami dodatkowymi, którymi objęto Żydów. Tutaj właśnie przykład takiego apartheidu ławkowego, nur für Arier, czyli tylko dla Aryjczyków, czy można było siadać w ławka. Potem w pewnym momencie w ogóle zabroniono Żydom wstępu do parków publicznych. Słowem, sytuacja Żydów stała się dramatyczna i oczywiście było ogromne ciśnienie na emigrację, ale nie było to łatwe, bowiem poszczególne państwa bardzo szczelnie zamykały swoje granice przed uchodźcami żydowskimi z Niemiec i uzyskanie możliwości wyjazdu z Niemiec stawało się coraz trudniejsze, nie mówiąc o tym, że najprzeróżniejsze ustawy, które odbierały majątki Żydów, zabraniały im transferu pieniędzy, w związku z czym Żydzi chcący emigrować byli również pozbawieni środków do życia. Również narastała przemoc w stosunku do Żydów, taka codzienna, różnego rodzaju szykany, no tak jak te związane z Rassenschade, ale również wiele, wiele innych. I cała ta atmosfera, mówię tu o roku
1936. To było, jak powiadam, miarkowane jeszcze przed olimpiadą. W 1936 roku z wielką pompą odbyła się olimpiada, ale wybuchło z całą siłą po olimpiadzie w roku 1937 i 1938. I w 1938 roku właśnie miała miejsce słynna Noc Kryształowa, której jakby geneza jest związana z Polską, co zresztą niedawno przypominał Putin w swoich antypolskich tyradach, gdzie oczywiście w ogromnej mierze on przekłamał całą historię, ale pewne jądro w tym, co mówił, jest prawdziwe. Muszę bowiem opowiedzieć o tak zwanej Polenaktion, która rozpoczęła się w październiku 1938 roku. Jak doszło do Polenaktion? Otóż Niemcy, jak powiedziałem, już od 1933 roku chcieli pozbyć się tej dużej masy Ostjuden z Niemiec i przesiedlić ich do Polski. Polska się tego bardzo obawiała, tym bardziej, że ogromna liczba tych Żydów mieszkających w Niemczech miała wprawdzie polskie obywatelstwo, ale wielu z nich w ogóle w Polsce nigdy nie było. Trzeba pamiętać, że od końca XIX wieku była ogromna emigracja do Niemiec, bardzo duża liczba Żydów wyjeżdżała, osiedlała się w Niemczech, tam pracowali. Ale w momencie, kiedy powstała niepodległa Polska i została wydana ustawa o obywatelstwie, gdzie każdy, kto był urodzony na terytorium Rzeczpospolitej, miał polskie obywatelstwo, bardzo wielu Żydów, bo rodzice, bo oni sami byli urodzeni w Niemczech, mieli wciąż obywatelstwo polskie. I obawiając się, że Niemcy zechcą ich wysiedlić do Polski, czy zmusić Polskę do ich przyjęcia jako polskich obywateli, rząd polski rozpoczął negocjacje na temat odebrania im polskiego obywatelstwa. Mianowicie postanowiono, że obywatele polscy mieszkający od 5 lat czy dłużej za granicą, muszą odnowić swój paszport, dostać stempel w paszporcie, który będzie potwierdzał ich polskie obywatelstwo. Instrukcje były wydane, że bardzo wielu Żydom takiego stempla się nie udzieli, pod pretekstem, że zerwali jakiekolwiek więzy z Polską, co w dużej mierze było prawdę. Niemcy się tego obawiali i w związku z tym tuż przed wejściem w życie tego stemplowania paszportu, które miało się odbyć właśnie w 1938 roku, przeprowadzona została tak zwana Polenaktion. 28 października, właśnie w nocy 28 na 29 października policja wkroczyła do mieszkań około 17 tysięcy Żydów i nakazała im opuszczenie terytorium Niemiec wraz z rodzinami. Czasami odbywało się to kulturalnie, po prostu im kazano iść na dworze, gdzie stały postawione pasażerskie pociągi, czasami mniej kulturalnie, robiono to siłą. W każdym razie około 17 tysięcy osób zostało załadowanych i przewiezionych na punkt graniczny w Zbąszynie, granicę polsko-niemiecką, przetransportowanych przez granicę i tam jak gdyby porzuconych. Polacy, którzy nie wiedzieli nic o tej akcji, władze polskie, odmówiły ich wpuszczenia i oni znaleźli się w pewnym sensie na ziemi niczyjej, bez środków do życia, w sytuacji zupełnie dramatycznej. Trzeba powiedzieć, że
Akurat ludność Bąszynia zachowała się w sposób zupełnie wyjątkowy, przynoszono im jedzenie, tam opiekowano się nimi, cała społeczność żydowska Polski rozpoczęła wielką akcję zbiórki pieniędzy dla tych przesiedleńców, między innymi aktywny w tej zbiórce był Emanuel Ringelblum w Warszawie. Potem ostatecznie sprawa została rozwiązana i w końcu władze polskie zgodziły się, żeby ci Żydzi ze Zbąszynia porozjeżdżali się po różnych społecznościach żydowskich. Większość z nich miała rodziny. Niemniej przez kilka tygodni byli oni w tej sytuacji porzucenia na granicy w bardzo trudnych warunkach. I wśród tych przesiedleńców z Bąszyniu znalazła się rodzina Grünspanów, której od 1911 roku mieszkała w Hanowerze. Jak powiadam, nie była związana z Polską zupełnie. Jeden z członków tej rodziny, młodziutki Herschel Grünspan, który był sionistą, w 1936 roku wyjechał do Paryża, emigrował do Francji i tam przygotowywał się do emigracji do Palestyny. 3 listopada dostał on list od swojej siostry, która była właśnie na granicy, dramatyczny, w jakiej oni są dramatycznej sytuacji, i postanowił działać. Kupił pistolet, 7 listopada zapukał do drzwi ambasady niemieckiej w Paryżu, prosząc o rozmowę z ambasadorem. Wyszedł do niego dyplomata. Okazało się później, że to był pierwszy sekretarz Ernst von Rath. Młodziutki Herschel myślał, że jest to ambasador, wyciągnął pistolet i strzelił, oddając się potem ręce policji. Następnego dnia von den Rath zmarł z odniesionych ran. To wywołało ogromne poruszenie w Niemczech. Akurat 8 listopada Hitler przemawiał w piwiarni w Monachium do swoich towarzyszy partyjnych. Przypominamy, listopad to jest rocznica puczu monachijskiego. Kiedy dowiedział się o śmierci von den Ratha, opuścił zebranie i nie wiemy tego, czy to on osobiście, czy Goebbels na jego polecenie zezwolił na odwet na Żydach za śmierć von den Ratha. Tak bym to nazwał. Goebbels powiedział, że ludność niemiecka, oburzona tym straszliwym mordem i atakiem na Niemcy, postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i powiedział, że wódz nie życzy sobie, aby wiece antyżydowskie były organizowane przez NSDAP, ale nie należy przeciwdziałać, jeśli mają one charakter spontaniczny, co odebrano jako wezwanie do rozprawy z Żydami, i tak się też stało. Mianowicie wiece przekształcały się w rozruchy antyżydowskie, szybko się przekształciły, bojówki SA i SS. Jak do wielu zwykłych Niemców, nazwijmy to, ruszyło rozbijać sklepy żydowskie i dokonywać tego, co można by nazwać pogromem. Dlatego nazwano to nocą kryształową, że z tych rozbitych szyb
sklepów żydowskich szkło zalegało ulice jak drobne kryształy. Rezultat był taki, że 91 osób zostało zamordowanych, spalono 171 synagog, zniszczono 7500 sklepów, zdemolowano 171 domów, zbezczeszczono wszystkie niemal żydowskie cmentarze i ponad 20 tysięcy Żydów zaaresztowano i osadzono w obozie. W obozach koncentracyjnych. Był to pierwszy na tak masową skalę akt przemocy wobec Żydów. Ta przemoc się dokonywała, ale ona miała raczej charakter incydentalny. Teraz była ona już zorganizowana. Noc kryształowa, czyli 9 listopada, stał się obecnie taką datą, która jest uważana za początek Holokaustu, bowiem po raz pierwszy na masową skalę Niemcy mordowali Żydów tylko dlatego, że są Żydami. Oczywiście te ataki przeciwko Żydom spowodowały, jak powiedziałem wcześniej, ogromne ciśnienie na emigrację. No ale nie było to łatwe. Była oczywiście środowiska żydowskie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, domagały się jakiegoś rozwiązania tej sprawy i Roosevelt postanowił odpowiedzieć konferencją. No mamy dzisiaj podobną sytuację, kiedy mamy problemy uchodźców i wszystko, co świat potrafi zrobić, to zwołać konferencję. I rzeczywiście między 6 a 15 lipca 1938 roku do Evian, tego francuskiego pięknego kurortu nad Jeziorem Genewskim, zjechali się przedstawiciele 32 krajów oraz 24 organizacji pozarządowych, gdzie w luksusowych warunkach, przy bardzo dobrym jedzeniu i trunkach, obradowano nad problemem czy kwestią żydowską. Golda Meir, która była obserwatorem jedynie z ramienia Jiszuwu w Palestynie, powiedziała po tym, że jedno, o czym marzy i czego, to jest to, żeby nikt już jej nie mówił więcej, że współczuje Żydom. Konferencja oczywiście skończyła się całkowitym fiaskiem, a nawet czymś gorszym, dlatego że nie potępiono na nich Niemiec jako państwa prześladującego Żydów i będącego jak gdyby źródłem tego nacisku emigracyjnego, co Hitler potraktował jako pewnego rodzaju zielone światło do ostatecznej rozprawy z Żydami i między innymi Noc Kryształowa była wynikiem konferencji Evian. Powiedziałem, że to był bezpośrednim powodem, była ta Polenaktion w Wąszynie, która sprowokowała Herschla Grünspana do zastrzelenia von den Rata, ale takim głębszym powodem była właśnie konferencja w Evian, którą Hitler odczytał jako niejako ratyfikację przez społeczność międzynarodową jego polityki antyżydowskiej. Żaden kraj, z wyjątkiem Dominikany, nie zgodził się na wpuszczenie na swoje terytorium większej liczby Żydów. Głównie tu chodziło o Stany Zjednoczone i Anglię. Anglię oczywiście chodziło o Palestynę. Nadal te kwoty obowiązywały i w Ameryce te kwoty obowiązywały. To jest jeden z... To jest kartun, czyli rysunek w New York Timesie zamieszczony w 3 lipca, więc tuż przed rozpoczęciem konferencji, Żyd, który zupełnie nie wie, gdzie się może udać. Chaim Weizmann, przewodniczący ruchu sionistycznego,
powiedział wówczas słynne zdanie, że świat wydaje się podzielony na dwie części. Tą, w której Żydzi nie mogą żyć i tą, do której nie chcą ich wpuścić. Ostatecznym symbolem świata wobec chcących emigrować Żydów była Odyseja statku San Luis, na którego pokładzie 936 żydowskich emigrantów postanowiło wyjechać do Stanów Zjednoczonych poprzez Kubę. Kuba odmówiła wpuszczenia statku, Stany Zjednoczone odmówiły wpuszczenia statku. Statek zawrócił z powrotem do Niemczech i większość jego pasażerów zginęła w Holokauście. Dziękuję Państwu bardzo i w następnym wykładzie będziemy mówili o tym czwartym jeźdźcu apokalipsy, czyli o wojnie. Dziękuję.